Rowerowy dzień z Radiem Katowice. Organizujemy rowerowy rajd z okazji Dnia Dziecka. Ideą tego rajdu jest promowanie naszej gminy, naszych tras rowerowych przepięknie położonych, usytuowanych, bezpiecznych. I chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców Zagłębia Śląska, powiatu zawierciańskiego i również naszych mieszkańców korzystało z tych tras, bo są naprawdę pięknie położone. Chyba jedne z najładniej na Jurze. Wszyscy spotykamy się na biwaku w Hutkach Kankach, gdzie mamy taki piknik rodzinno-rowerowy. Mamy trasę rodzinną, najkrótszą, jest to 9 km w jedną stronę i powrót również 9. Trasa, która jest dostosowana i w warunkach, i w trudności pokonania do całych rodzin, bo świętujemy też dzisiaj Dzień Dziecka. Trasa następnie długa, jest to 28 km w jedną stronę i powrót drugi wraz z trasą rodzinną 9 km. Jest to trasa bardziej może dla wyczynowców. Mamy tutaj zaangażowane grupy kolarskie. Tereny są atrakcyjne turystycznie, aczkolwiek trudniejsze do pokonania. I ostatnia trasa, trasa szosowa, gdyż zgłosiła się do nas grupa miłośników właśnie kolarstwa szosowego i też ten pomysł najbardziej wyczynowej grupy 48 km. Podoba Ci się taki sport? Tak. Lubisz jeździć z mamusią? Jaki sprzęt używacie? Używamy przede wszystkim sprzęt przystępny. Nie chodzi nam o to, żeby, nie wiem, jeździć na rowerach po 20 tysięcy i tak dalej, tylko żeby się dobrze bawić, żeby ten sprzęt był w miarę dobrze zadbany technicznie i, nie wiem, dobra zabawa. Witam, jesteś gotowy? Czas, start! I poszło. Uwaga, grząski grunt. Bez problemu. I wychodzi na prostą. Tak? Można zobaczyć fajne miejsca. I co jeszcze? I można zobaczyć takie przy na festynie. Tak.